Ruszają wiosenne remonty we wrześniu. Lada chwila rozpocznie się przebudowa ulicy Staszica. Na ten temat rozmawiamy z Robertem Stachowiczem z Wrzesińskiego Ratusza. Ulica Staszica obejmuje przebudowę jezdni wraz z budową miejsc postojowych. Obejmuje również swoim zakresem przebudowę chodników oraz oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej kanalizacji deszczowej. Gmina przekazała plac budowy firmie, która wygrała przetarg. Prace związane z przebudową rozpoczną się lada dzień. Potrwają do końca czerwca 2011 roku. Podczas przebudowy i prac związanych z przebudową droga zostanie zamknięta do ruchu z wyłączeniem z dojazdu do posesji. W tym roku zostanie dokończony remont ulicy Szkolnej. Przebudowa ulicy Szkolnej, czyli drugi etap, obejmował będzie swoim zakresem przebudowę na odcinku od ronda przy ulicy Gnieźnieńskiej do skrzyżowania ulicy Szkolnej z ulicą Warszawską Słowackiego oraz ulicą Witkowską, z wyłączeniem oczywiście ronda przy policji, które zostało już, jak można zauważyć, wybudowane. Przebudowa będzie trwała do końca sierpnia bieżącego roku. Koszty wykonania przebudowy mieszczą się w granicach ponad 2,5 miliona złotych. Przebudowa ulicy Szkolnej będzie obejmowała również swoim zakresem budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej, Warszawskiej, Witkowskiej oraz Słowackiego. Trwające roboty budowlane spowodują utrudnienia w ruchu drogowym, więc po raz kolejny kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.